Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jeden z uczonych w piśmie zbliżył się do Jezusa i zapytał go: które jest pierwsze ze wszystkich przykazań? Jezus odpowiedział: pierwsze jest: słuchaj Izraelu, Pan, Bóg nasz, Pan jest jedyny. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Drugie jest to: będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania większego od tych. Rzekł mu uczony w piśmie: bardzo dobrze, nauczycielu, słusznieś powiedział, bo jeden jest i nie ma innego prócz niego. Miłować go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego daleko więcej znaczy niż wszystkie całopalenia i ofiary. Jezus, widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: niedaleko jesteś od Królestwa Bożego. I nikt już nie odważył się więcej go pytać. Konieczna jest świadomość tego, co w życiu człowieka jest pierwsze. Pierwsze jest słuchanie Boga. Słuchając Go, poznajemy, że jest naszym Bogiem. Poznajemy Go, kiedy do nas mówi. Bóg, mówiąc do człowieka, objawia swoją miłość, ale też wlewa w ludzkie serce swoją miłość. Wyrazem naszej miłości Boga jest słuchanie Słowa Bożego. Słuchać to równocześnie odpowiadać, czyli wypełniać. Nie słucha ten, kto nie wypełnia słów Bożych. Odpowiadanie Bogu zgodne z pragnieniem Jego serca jest naszym powołaniem. Albo człowiek miłuje całym sercem, umysłem, duszą i mocą, albo nie miłuje wcale. Boga nie można miłować jedynie jakąś częścią siebie. Miłość obejmuje wszystko, co dla człowieka jest ważne. Co jest ważne dla mnie? Moje serce, mój umysł, dusza, moje ciało. Jaki jest człowiek? Co jest dla niego ważne? Jaka jest jego relacja z Bogiem? Taki, jakim jest to, czym on żyje w sercu, w umyśle, w duszy. Oraz w jakie sprawy najczęściej angażuje swój czas, swój entuzjazm, swoje pragnienia. Pierwsza część przykazania miłości wyjaśnia wszystko. Ten, kto miłuje Boga, miłuje również człowieka. Miłość do drugiego winna być w nas taka, jaką mamy do samych siebie. Dlaczego czasem źle traktujemy innych? Ponieważ nie ma w nas miłości do siebie samych. Ten brak miłości do siebie może wskazywać na brak miłości Boga. Bóg mnie miłuje, bez względu na to, jak żyję. Miłość samego siebie nie może pojawić się wtedy, kiedy nasze życie będzie całkowicie uporządkowane. To nie jest możliwe. Kochamy siebie takimi, jacy w tej chwili jesteśmy, a jesteśmy grzesznikami. Nie może mówić ktoś, iż miłuje Boga i bliźniego, jeśli nie miłuje siebie samego. Czym jest miłość samego siebie? Jest przede wszystkim patrzeniem na siebie w prawdzie. Dostrzeganiem zarówno dobra, jak i zła, swojej wielkości i małości. Miłość to szacunek do siebie, poznanie i rozwijanie darów otrzymanych od Boga. Bycie dla siebie dobrym, miłosiernym, wyrozumiałym, przebaczającym, cierpliwym, łagodnym.
poniżanie samego siebie w sercu prowadzi do braku miłości nie tylko własnej osoby, lecz także Boga i bliźniego. Miłość, o której mówi Jezus, odnosi się najpierw do Boga, potem do bliźniego, a następnie do mnie samego. Nie mogę być innym dla Boga, innym dla drugiego człowieka, a innym dla siebie. Po odniesieniu do własnej osoby poznaję, czy jest we mnie miłość, którą dał mi Pan. Odpowiedzmy sobie na to pytanie. Czy jest we mnie miłość, którą wylewa na mnie Duch Święty?